Chodźcie tutaj. Chodźcie. Tu gdzieś sobie staniecie, ja zaraz przyjdę do was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży dla Wiktorii Marii? Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazanie, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku? Wiktorio Maria, wspólnota chrześcijańska, przyjmujecie z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty wyznaczę ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem Chrystusa, Zbawiciela, twojej rodzice i chrzestni. Gdy Jezus umarł,
ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym powalano kolenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali kolenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu kolenie, tylko jeden z żołnierzy uczniów przebiegł mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Korzystamy z formularza Omne Chrztu poza mszą świętą, a więc odbywa się liturgia słowa. Tak, żebyśmy zaczerpnęli z tego źródła prawdy, jakim jest Pismo Święte, Objawienie Boże. Tu jest tych czytań kilkanaście przygotowanych. Wybrałem ten fragment związany z męką Jezusa Chrystusa, z Jego śmiercią na krzyżu i mówiącym o tym, jak Jezus Chrystus przez żołnierza, ucznią miał otwarty bok, bo żołnierz przebijał serce w ten sposób i wypływa krew i woda. Wiemy, że ta ofiara krzyżowa, oprócz tej męki, tego cierpienia, jeszcze w ten sposób, kiedy ta krew i woda wypływa już z serca, które, jak mówią lekarze, znawcy medycyny, pękło i dlatego wydobywa się krew i woda, to chyba osocze się nazywa taki błękitny płyn świadczący już o tym, że serce pękło po śmierci Jezusa Chrystusa. Oprócz tego, że zostało przebite jeszcze uczniom, żołnierzom. Symbol obmycia tej ofiary, która wydała owoc, że człowiek został obmyty z grzechu pierworodnego. Człowiek, który przez pychę zgrzeszył wobec Boga, próbując stać się równy Bogu. W tym zestawie, jak wspomniałem, tych czytań wiele. Jedno z nich przynosi scenę, kiedy do Pana Jezusa przychodzą rodzice z małymi dziećmi. Oni, apostołowie, zabraniają do Pana Jezusa tym rodzicom przyjść. Tak, bo Pan Jezus był zmęczony, a tymczasem Pan Jezus odsuwa ich na bok, każe przyjść rodzicom. Jedno z dzieci bierze na swoje ręce, stawia przed apostołami i im tłumaczy. I przed tymi ludźmi, którzy tam byli zebrani. Jak się nie staniecie jak to dziecko, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Pan stworzył człowieka,
wzięli Jezusa Chrystusa w rękę na krzyżu. Jednak miłość Pana Boga jest tak wielka, że człowiek, który odszedł od Boga, który wzgardził Jego miłością, człowiek, który w swojej pysze chciał dorównać Boga i być niezależnym od Boga jako stworzenie, no doszło do tego, że potrzebne było odkupienie tego grzechu i tego mógł dokonać tylko Jezus Chrystus, Syn Boży. Dlatego dzisiaj przy tym chrzcie mamy jedno i drugie czytanie tutaj przywołane z Ewangelii, abyśmy podejmowali troskę na co dzień właśnie o taki stan ducha, jak na dziecko po narodzeniu, dziecko ochrzczone, dziecko w stanie łaski uświęcającej, niewinność, i żebyśmy o to na co dzień zabiegali i tak formowali życie tego dziecka, ażeby ono w tej łasce uświęcającej trwało. Taki jest sens i cel tej liturgii słowa, abyśmy sobie to swoje powołanie, każdego z nas osobiste, ludzie dorośli potrafią to rozumem ogarnąć, bo otrzymujemy od Boga łaskę rozumu, zdolność poznania tych praw, a dziecko, które potrzebuje wychowania, żebyśmy formowali w tym kierunku, aby ono było odpowiedzialne, poznawało prawdę objawioną przez Boga i tą prawdą żyło. Teraz następuje modlitwa wiernych. Modlitwa powszechna. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich ochrzczonych, i wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas. Możemy wstać, dobrze? Aby to dziecko odrodziło się z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, Ciebie prosimy, aby się stało żywym członkiem Kościoła Świętego, Ciebie prosimy, aby mogli słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem, Ciebie prosimy, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej, Ciebie prosimy, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki, Ciebie prosimy, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości, Ciebie prosimy. Aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości, Ciebie prosimy. Czy ojciec ogląda tę transmisję, która teraz jest, czy nie wie o tym? Wie, jestem towarzyszem na odległość, tak? To się łączymy z Tobą i prosimy, aby ta dzisiejsza uroczystość jeszcze wzmocniła naszą miłość wzajemną i wytrwanie w dobrym. Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, Święta Wiktorio, Święta Anno i Święta Kingo, wszyscy święci i święte Boże, następuje modlitwa z egzorcyzmem wyłożeniem. Wszechmogący, wiecznie Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas odstrzelaną od prawości, a człowieka wywanego z ciemności przeniósł przeciwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy,
mieszkaniu Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże Wszechmogący, Ty posłałeś swojego Syna jedynego, aby człowieka poddanego niewoli grzechu obdarować wolnością Twoich synów. Ty wiesz, że to dziecko będzie narażone na pokusy tego świata i będzie musiał walczyć przeciwko zasadzkom szatana. Pokornie Cię prosimy, wyrwij je spod władzy ciemności, mocą męki i zmartwychwstania Twojego Syna. Umocnij Jego łaską i strzeżnie stanie na drodze życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Można, można. Tego roku nie poświęcaliśmy wody ze względu na ten formularz bez wiernych. W czasie Wigilii Paschalnej, dlatego teraz nastąpi poświęcenie wody. Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem śmierci, z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez tajemnicę tej poświęconej wody brać udzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy Wiktorii Marii, którą wierzę Kościoła wezwała się do chrztu, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Następuje wyrzeczenie się zła, drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez Was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyznanie wiary, czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, że w Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą grupą w Chrystusie Jezusie, Pan naszym. Amen. Ten ręcznik, który tam jest, a to sobie wziąć na
Czy chcecie, aby Wiktoria Maria otrzymała chrzest wierzchności, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Wiktorio Maria, ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Może Pani przynieść tę podstawkę, tu sobie położyć. Obrzęd namaszczenia Krzyżem Świętym. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączona w lud Boży wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Nałożenie białej szaty. Wiktorio Maria stała się nowym stworzeniem i przyobległa się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoje miejsce słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność Dziecka Bożego nieskalaną aż w życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa.
racji Chrztu Świętego uroczyste błogosławieństwo dla rodziców tego dziecka, dla chrzestnych i dwóch osób towarzyszących także. Pan Bóg Wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matce tego dziecka i tak jak teraz dziękuję ona Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwa w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A teraz słowo do Ojca, również łącząc się z nami duchowo, przyjmij Komunię Świętą duchową, a teraz udzielę Tobie też błogosławieństwa, które tutaj według rytuału brzmi tak. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi Ojca tego dziecka, aby dawał temu dziecku pierwsze świadectwo wiary, słowem i przykładem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. I chrzestny po raz w najbliższej rodzinie. Pan Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. I jeszcze jakby ogłoszenie, mianowicie od jutra ze względu na te rządowe zarządzenia będzie można się gromadzić w kościele w większej ilości w zależności od metraża 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. Tutaj wychodzi tych metrów kwadratowych dość dużo, mając na uwadze i kaplice, i zakrystie, i przedsionek. Tak, tam chór jakby jeszcze policzył, nie liczyłem. To jest tych metrów kwadratowych ponad 500. Dlatego jakieś 30-35 osób będzie mogło tutaj w kościele uczestniczyć. I druga informacja to, ponieważ nie było mszy świętej specjalnie dla dziecka, a miałem wolną intencję na przyszłą niedzielę na godzinę 7, to te dwa chrzty poprzednie, które były i Wiktoria Maja, dzisiaj w intencji rodziców chrzestnych, wspólnie w waszych intencjach tą mszę świętą odprawię. Tak. Dzisiaj się kończy oktawa świąt uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. To może takie uroczyste błogosławieństwo końcowe. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. I życzę, żeby to dziecko wam się chowało zdrowo. Tak, wszelkiej pomyślności. Jakby się dało tak jakoś ustawić, żeby te odległości można było
zaproponować do pani na ten aparat, to by nam zrobiła zdjęcie. No, z Bogiem. Tak. O. Ja sam to robię. I tak was wezmę jeszcze z tej strony. To będzie tak do całości. Thank you.